Całego serca dziękuję za udział w naszej 113 ceremonii i tutaj, jak już stało się naszą tradycją, nie do każdego spotkania, ale do wielu z nich, omówienie przesłań z kart Tarota, Tarot to od Crowleja i oczywiście sam symbol 113. Może zaczniemy od samego symbolu, bo to jest najłatwiejsze. Gdy popatrzymy na 113, to rzuca nam się w oczy jedenastka. Jedenastka jako ta... Energia anielska, ale również ta indywidualność i niepowtarzalność to jesteś ty z przeszłości i to jesteś ty w przyszłości. Ale mamy również trójkę, i ta trójka naciska jak gdyby na tą jedenastkę czyli można powiedzieć tak: trójka to jest szybkość, dynamika, coś, co jest bardzo, bardzo aktywne czyli jak możemy osiągnąć ten stan słońca, spełnienia, szczęścia, miłości i obfitości szybko, dynamicznie. Hmm. Tym razem na pewno nie pędząc do przodu, na oślep, tylko analizując przeszłość i analizując tą przyszłość. Czyli zanim rozpoczniesz tą trzynastkę, gdzie jest koniec, jest nowym początkiem. Analizujesz przeszłość i analizujesz przeszłość, czyli uzyskujesz pełny obraz, taka właśnie anielska energia, krystaliczna energia, aby widzieć wszystko, widzieć, czuć wszystko, rozumieć wszystko i dopiero wtedy dynamicznie ruszamy do przodu. Czyli nie tak jak owieczki na oślep, do przodu dynamicznie, tylko Najpierw analiza przeszłości, analiza przyszłości, pełny obraz przeszłości, pełny obraz przyszłości, czyli tego wszystkiego, co pragniesz osiągnąć, aby stało się częścią Twojego życia, i dopiero wtedy ruszamy do przodu. Tak jak w kolejności przeszłość, przyszłość i dopiero dynamicznie ruszamy do przodu. Przesłaniem naszej dzisiejszej 113 ceremonii jest zawieszenie broni, czyli oczywiście czwórka mieczy. I co pierwsze rzuca nam się w oczy, to jest taka niesamowita harmonia, prawda? Niektórzy powiedzieli, to jest mandala, niektórzy powiedzą, że to jest to kwiat róży, rozkwitnięty kwiat w pełnym kwiecie i cztery miecze, które spotykają się wierzchołkami i czekają. Czyli te miecze są mm, czyste, krystaliczne. Zwróć uwagę, że one nie mają żadnych uszczerbień, nie mają żadnych braków, nie mają również kropelek krwi, jak to znamy z niektórych innych przesłań tylko są w takim pełnym spokoju, w takiej harmonii. Myśli są pełne spokoju, pełnej harmonii. Słowa są pełne harmonii, działania. Są dopiero po zastanowieniu, po tej analizie. Czyli to jest dokładnie ten czas, który jest teraz, który jest wskazówką od siły wyższej, jak dokładnie teraz iść dalej do przodu. Gdy otwierają się te drzwi, te nowe drzwi do nowego życia w tej czy w tej dziedzinie, do nowej jakości życia, do tego pięknego, do tego wyjątkowego, to zamiast ruszyć na oślep, czekasz, analizujesz by mieć pełny obraz takim właśnie spokoju. W spokoju leży twoja siła i to na pewno znasz. Gdy podejmujemy jakieś działania w panice, w strachu, w niepewności, bez zastanowienia, no to zazwyczaj te skutki, no są tragiczne, prawda? Czyli na pewno nie są to dobre decyzje, które podejmujemy w jakimś pośpiechu, czy w panice. Dlatego, jeżeli zaczynasz coś nowego, to zanim ruszysz do przodu, Zanim pobiegniesz do przodu na oślep, zatrzymujesz się i analizujesz. I zwróć uwagę na tą symbolikę i zwróć uwagę na te kolory. Mamy kolor złoty, mamy kolor jasnozielony, troszeczkę ciemniejszy zielony, ale czysty zielony, czyli to nowe, to nowe, co dopiero wypływa z tej właśnie. Z tych czystych myśli, z tego zastanowienia, z tej głębokiej analizy przeszłości i przyszłości, czyli jakich słów, jakich działań, jakie myśli używaliśmy w przeszłości i co chcemy zmienić, czyli jakie myśli, jakie słowa, jakie działania musimy podjąć, aby to nowe mogło rozkwitnąć. Ten kolor niebieski, czyli ta kreatywność. Wyobraź sobie tak, zaczynasz nową pracę i biegniesz na oślep według utartych schematów, według tego wszystkiego, co znasz, co mniej więcej jest w tobie. Hmm, no to powtarzasz po prostu to stare. Znów to stare stanie się rzeczywistością. A jeżeli ty wykorzystasz tą kreatywność, zastanowisz się w spokoju i kreatywnie. Rozpoczniesz ten nowy czas. To kreatywność to jest również to są nowe pomysły, to są nowe metody działań, to są nowe, nowe różne sposoby, aby coś robić. Czyli niezależnie, jaka to jest dziedzina, w której dokładnie teraz rozpoczynasz coś nowego lub pragniesz rozpocząć coś nowego, to jest dla ciebie najważniejsza wskazówka. W spokoju leży siła. Spokój, analiza, zastanowienie. Aktywacja tej mądrości, tej czystości, jeszcze oczyszczenie się z tej całej przeszłości, którą zostawiłaś, czy zostawiłeś za sobą, i dopiero z tego spokoju idziemy dalej, do następnej karty, czyli oczywiście księżniczki kielichów. A ostatnim etapem jest ten rozkwit w tej danej dziedzinie, w tej dziedzinie, na której ci zależy, w tej dziedzinie, w której zaczynasz ten nowy początek. Czyli Spokój, zawieszenie broni, zastanowienie, taki można powiedzieć stworzenie planu. Ale w spokoju, nie w panice, nie według starych schematów, tylko z tą nową energią, tą nową zieloną energią, jak na wiosnę, prawda? Gdy wypuszczane są nowe listki, potem to wszystko rozkwita i przenosi coś nowego, z tą niebieską energią, która zawsze kojarzy mi się z mityczną Atlantydą i z tą właśnie kreatywnością, z tą czystością, z tym stworzeniem czegoś nowego zupełnie takiego jasnego, takiego pięknego. Szukaj nowych sposobów, szukaj nowych metod. Układaj nowe plany, czyli zupełnie nowe myśli, bo przecież ty chcesz coś nowego. Ty nie chcesz tej powtórki tego, co już było, tylko chcesz osiągnąć coś zupełnie nowego, więc nie możesz działać według starych sposobów, wzorów, przekonań i metod. Nowe myśli. Nowe słowa, jeszcze raz to powtarzam, to są takie, takie trzy najważniejsze rzeczy: czyli myśli są te pierwsze, później słowa, jakich używasz, bo jeżeli masz super krystaliczne myśli, ale nagle zaczynasz znów krytykować siebie, zaczynasz sobie coś wyrzucać, zaczas wracasz do przeszłości, używasz tych samych słów, używasz słów negatywnych, no to jak to nowe może rozkwitnąć? No nie może. To jest tak. Gdy um, pamiętasz, opowiadałam Ci już taką historię, z którą spotkałam się w Gruzji. Opowiedział mi ją mój nowy przyjaciel, którego poznałam w Gruzji. Opowiedział mi, że u niego w ogrodzie pracują różne osoby. I. Obserwował te osoby i zauważył, że kilka z tych osób używa bardzo negatywnych słów. Te osoby stale narzekają w pracy lub opowiadają jakieś sobie straszne historie, które usłyszały w wiadomościach czy oglądały w serialu. I te osoby, wszystkie zebrał razem i stworzył z nich jedną grupę i przydzielił im jedną część tego ogrodu. Wszystkie pozytywne osoby... Stworzył drugą grupę samych takich pozytywnych osób, które mówią pozytywne słowa, opowiadają o pozytywnych rzeczach, żartują, śmieją się i z nich stworzył drugą grupę w drugiej części ogrodu. Jak myślisz, jaki był wynik tego eksperymentu? Te osoby które były negatywne, które używały negatywnych słów, opowiadały straszne rzeczy, jakie straszne historie, narzekały. Wszystkie roślinki w tej części ogrodu były chore, były zainfekowane różnymi insektami, różnymi szkodnikami, a ta grupa, która była pozytywna, która działała w tej pozytywnej części, tam wszystkie rośliny były zdrowe, były kwitnące, były w pełni siły i w pełni mocy. Hmm. Taka jest siła naszych słów. I to mamy w każdej mądrej księdze, prawda? W każdej starej, mądrej księdze. Słowa są jak zaklęcia. Ty możesz mieć najpiękniejsze myśli, ale jeżeli używasz słów negatywnych względem siebie, albo opowiadasz jakieś negatywne historie, albo wspominasz jakieś negatywne historie, używając takich ciężkich słów, no to taką przyszłość sobie stworzysz. No i ostatnie są oczywiście działania, czyli. Każdemu według zasług, czyli jak działasz, czyli co wysiewasz, to zbierasz. Czyli to jest ten pierwszy czas. Teraz naszej 113 ceremonii, tej wskazówki, gdy zaczynasz coś nowego, gdy to stare się kończy, zaczyna się to nowe. Kolejna karta to jest Księżniczka kielichów, dotyczy ona emocji. Zwróć uwagę, ta karta ma również bardzo piękne kolory. Dużo fioletowego, dużo również niebieskiego, również zielonego. I wszędzie mnóstwo takich symboli, które oznaczają czystość, krystaliczność. Czyste emocje, krystaliczne emocje. Rozkwitnięty kwiat lotosu. Łabędź, który jest również tą, tym symbolem tej czystości. Czyli piękne, pozytywne emocje. Czyli z tego zastanowienia się, z tego stworzenia planu, stworzenia nowych metod działania, sposobów działania, przechodzimy w te pozytywne emocje. Robimy wszystko z tym pozytywnym nastawieniem. Tak jak ta grupa u mojego przyjaciela w tej pozytywnej części ogrodu. Czyli cokolwiek robią, śmieją się, żartują, robią to z lekkością. I jakie są tego wyniki? I przechodzimy wtedy do tego trzeciego etapu: do tego słońca, do tego rozkwitu. Najpiękniejsza, chyba najbardziej wesoła i najbardziej pozytywna karta w całym tarocie: Słoneczko. Gdy pojawia się to słoneczko, to dwoje uskrzydlonych dzieci, nazwijmy to tak. To jest po prostu to największe szczęście. Dlatego, jeżeli rozpoczynasz nową drogę, spokój, harmonia, analiza. Zatrzymanie się, zanim wyruszysz tą nową drogą, tak jak nasza kuska luna, wychodzisz na zewnątrz, obserwujesz najpierw obserwujesz, a potem dopiero ruszasz do przodu. Gdy ruszasz do przodu, ruszasz do przodu z pozytywnym nastawieniem, pozytywne emocje, bo ty wiesz, czego chcesz, ty wiesz, czego nie chcesz i co zostawiasz już za sobą i ty masz to pozytywne nastawienie do przyszłości, do tego, co chcesz osiągnąć, do tego, co się wydarzy na twojej drodze, i wtedy wychodzi słońce. Nie masz szans, aby pojawiło się coś negatywnego, jeżeli idziesz za tą wskazówką siły wyższej, koncentrujesz się Koncentracja na celu, koncentracja na tym, aby ten kwiat rozkwitnął, koncentracja na pozytywnych myślach, koncentracja na pozytywnych emocjach. To tylko pozytywna przyszłość może stać się rzeczywistością. I tego życzę Ci z głębi mojego serca, bo ja wiem, że to jest możliwe i ja wiem, że to jest również możliwe w Twoim życiu i że z tymi wskazówkami osiągniesz wszystko to, czego pragniesz. Odkryjesz Twoją indywidualność, Twoją niepowtarzalność. Pełnią Twojej siły, pełnią Twojej mocy. I Twoje słońce, to wewnętrzne słońce będzie świecić całą swoją siłą. Rozświetlać Twój cały świat, całą ziemię i cały wszechświat. I oczywiście te wszystkie dodatki, które umieszczam są tutaj na tej tablicy. Oczywiście łza Apacza jako ten symbol tego wszystkiego, co przemieniasz, co chcesz zmienić w to pozytywne kryształy, czyli o tym już mówiliśmy wiele razy labladoryty, czyli pamiętaj o twojej przeszłości i przemień ją i oczywiście jaspisy które również są bardzo pozytywnymi kamieniami, które dają takiego, takiego niesamow takiej niesamowitej energii takiej siły, mocy ale również takiego głębokiego zrozumienia na Twojej drodze i pomagają Ci w osiąganiu poszczególnych etapów. Dziękuję. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu, najpóźniej, chociaż myślę, że może wcześniej pojawi się jakaś inna niespodzianka, Twoja Maria Bukardi.